To jest twój szczęśliwy dzień. Mam dla ciebie podróże smoka i plodoka. Dziękuję. Najtrudniejsze dzieło, z jakim przyszło się zmierzyć jako artystka? Myślę, że największe wyzwania artystyczne pod względem takim wzbudzania stresu, czy podołam i ktoś jest obok, kto ma to ocenić, to jednak czasy szkoły muzycznej. Mhm. I chyba najbardziej stresującymi momentami były dla mnie, pominę lekcje instrumentu, ale bo grałam na wiolonczeli, to chyba orkiestra, podczas której nagle nauczyciel, dyrygentka nasza, zresztą wybitna, pani Ewa Marchwicka, mówiła: drugi pulpit, wiolonczele, partia od tego i tego taktu. I wtedy myślę sobie: o nie, to jest ten moment, kiedy ścina mi głowę, bo nie ćwiczyłam tego. Więc wyzwań to myślę, że muzyka klasyczna i orkiestry. Natomiast w muzyce, którą wykonuję, czyli można powiedzieć szeroko pojętą rozrywkę, jazz, hip-hop, nie wiem, soul, zawsze czułam w dzieciństwie, że to jest trochę moja supermoc, że ja w zasadzie mogę wszystko zaśpiewać. W mojej gdzieś tutaj szyszynce zakodowane, że nieważne, która jest godzina, mogę wstać i wykonać utwór. Mhm. Więc z tym miałam dosyć mało stresu i to, że przyszło mi zajmować się właśnie tym, jest chyba dużym szczęściem. Aczkolwiek im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, że w ogóle mogę robić w tej materii. I to mnie trochę spina czasami. Na przykład takie występy telewizyjne składające się z jednej piosenki, zupełnie nie mojej na przykład, że trzeba wykonać utwór Wodeckiego albo Anny Jantar. I oprócz tego, że uszanować dzieło zastane, to jeszcze włożyć swoje serce i przefiltrować przez swoją wrażliwość, czyli pewnie w domyśle jakiś styl wykonawczy. O. To są stresujące momenty. Jakie różnice widzisz w swoim podejściu do tworzenia teraz, a jak to wyglądało na początku twojej artystycznej drogi? Wiem, że teraz niebawem wychodzi twoja nowa rzecz, właściwie dużo rzeczy chyba wychodzi, pracujesz nad wieloma rzeczami jednocześnie. Myślę, że jako początkujący artysta, ale taki, który już gdzieś występuje i jest oceniany, trochę próbujemy zawsze dojechać do jakiejś kreski takiej wymogów, że istnieje jakaś referencja. I im dłużej się to robi, tym bardziej chce się zapomnieć o tym, że istnieje jakaś referencja. I myślę, że przez te 20 lat się zbliżam do tej sytuacji, w której właśnie teraz zresztą wydałam intro do epki, które zadaje pytania: gdyby tak zacząć od niczego, krok bez celu dać, na pełnej wejść, nie mieć nic swojego, co się może stać? Więc jakby ja próbuję wychodzić z tego miejsca, dlatego wypuściłam takie intro, żeby sama pamiętać o tym, że najfajniejsza twórczość wychodzi chyba z takiego rozluźnionego nic. Najbardziej jednak lubię zrobić sobie swoją herbatę w swoim tempie, zamknąć się w pracowni i zrobić kilka wdechów i na przykład mieć już zakończone wszystkie projekty. Teraz właśnie zbliżam się do tego miejsca, w którym będę pisała zupełnie nową płytę i wiedzieć, że nic nie muszę i nie mam żadnych wytycznych i czekam, aż spłyną do mnie pomysły i jakieś zapotrzebowania wewnętrzne, opisywania rzeczywistości. A w jaki sposób bronić się właśnie przed oczekiwaniami innych followersów, odbiorców, wydawców? No, myślę, że dochodzę do takiego momentu, w którym myślę sobie, że jednak to ja muszę rozdawać swoje karty. I ci prawdziwi followersi to są ci, którzy jednak followują za tym, co ja im proponuję i albo ze mną zostają, albo odchodzą. To jest w ogóle straszne, analiza tych algorytmów, w których widzisz, że właśnie dzisiaj tyle przyszło, ale tyle odeszło i musisz zrobić wydech i powiedzieć: okej, okay, farewell. Myślę, że właśnie tym byciem szczerym sobą można tylko się kierować, bo nasłuchałam się bardzo dużo feedbacku na temat mojej twórczości od profesjonalistów, którzy jak najbardziej się na tym znają i właśnie według tych algorytmów słuchalności, puszczalności w radiach,
przepraszam, nie można mówić, że coś się puszcza w radiu, prezentuje się. Mhm. Pan Piotr Stelmach tego pilnuje zawsze. Okay. Prezentuje utwór, nie puszczam. Na pewno jest czas w życiu, w którym trzeba tego posłuchać. Mhm. I pewnie to są takie etapy i momenty, w których wpuszczanie tego feedbacku jest ważne i rozwojowe. Ale ja ostatnio chyba jestem w fazie buntu, który przekłada się na jakieś zaufanie do siebie samej, że ja czuję, co jest po prostu fajne. Mhm. A w którym momencie kończy się konstruktywna krytyka, a zaczyna się ingerencja w dzieło artysty według ciebie? Myślę, że każdy ma gdzie indziej to miejsce. Nie biorę odpowiedzialności żadnej jakby za osoby, które wysyłają te komunikaty, ale biorę odpowiedzialność za to, kiedy na przykład ja już czuję w ciele, że ja jakby wychodzę z tej rozmowy i idę robić swoje, albo że czuję, że o, to jest inspirujące, co mówi osoba feedbackowa, jakby no jest różnie, wiadomo, to jest tak jak z pewnymi toksycznymi rzeczami, które nas otaczają w relacjach, że no czasami trzeba jednak otrząsnąć się i ruszyć dalej. Zresztą napisałam o tym piosenkę ostatnio, nazywa się Toxic, polecam. Okay. Na temat właśnie emocjonalnych kołtunów innych ludzi, których niekoniecznie musimy być konsumentami. Co jest w takim razie największym zagrożeniem dla artysty? Czy on sam, czy może właśnie ludzie, którzy go otaczają? Czy pytanie, czy pytasz o zagrożenie dla twórczości? Tak, tak, absolutnie. Nie mam na myśli tego, że na przykład... Że spadnie fortepian na artystę. No i to wiesz. W kanale pod sceną. Takie zagrożenia czyhają. Oczywiście. Też. Jeżeli chodzi o twórczość, to myślę sobie, że trzeba sobie często zadawać pytania, trochę na zasadzie takiego pit stopu, czego się w zasadzie chce od tego momentu w życiu. Bo rozumiem też, że może być moment w życiu, w którym po prostu chcemy zarobić dużo pieniędzy po to, żeby potem mieć możliwości ku temu, żeby móc robić rzeczy właśnie totalnie bezkompromisowe i nie przejmować się tym, czy dane dzieło będzie dochodowym dziełem, czy będzie po prostu naszym, prawda, wytchnieniem artystycznym. Więc ja jestem pełna wyrozumienia dla różnych ścieżek i rozumiem, że czasami trzeba właśnie pójść na ten fast lane, żeby potem wrócić do swojej leśnej dróżki. Zaczęliśmy rozmowę od tematu komiksów. Diplodok to taki właśnie śmieszny dinozaur. Wiadomo tyle, że ma wielkie uszy i możliwe, że dzięki nim potrafi podróżować między różnymi wymiarami. I teraz wyobraź sobie, że taki Diplodok pojawia się w twoim życiu i potrafi ciebie cofnąć w czasie. I nagle pojawiasz się obok młodej Pauliny. Co by się powiedziała na początku jej kariery? Pogadałybyśmy trochę w ogóle o emocjach. I o tym, że szkoda czasu na wiele, na oczekiwanie właśnie tego feedbacku. Że jakby im lepiej się bawisz, im szczerzej ze sobą jesteś, tym fajniejsze rzeczy do ciebie przychodzą. Paulinko. I że tak naprawdę ten czas, który się spędza na, nie wiem, wstydzeniu się albo czajeniu się, czy coś zrobić, czy nie, po prostu trochę go szkoda, bo de facto ludzie w ogóle zajmują się sobą głównie. Mhm. I ta analiza tego, że o, głupio wygląda, o, głupia piosenka, jak gdyby to i tak zajmuje jakiś taki mikro element ich życia, że to de facto jest moja sprawa. Mhm. Więc myślę, że może jakoś ładniej bym to opisała, mniej pokrętnie, ale Coś by było w takiej treści. Moim zdaniem było bardzo ładnie. Najważniejsza rada dla osób, które marzą o tym, by móc utrzymać się ze swojej twórczości. Trzeba zaufać temu, że na freestylu da się przeżyć wiele lat. Może, kto wie, może do śmierci będę żyła na tym freestylu. Freelance, przepraszam, chciałam powiedzieć, na freelance. Freestyle i freelance, myślę, że często bardzo blisko siebie, moim zdaniem. To jest blisko. Na freestylu życiowym, we freelance finansowym, bo de facto życie artysty wymaga dziwnego zaufania do wszechświata, w którym robimy rzeczy od projektów do projektów, od koncertu do koncertu i nie wiemy, co będzie za parę lat. Więc... No tak, zaufanie. Smok Diplodok.